Dzień dobry Państwu, Aleksander Serwiński, Wasz ulubiony doradca podatkowy. Dzisiaj odpowiemy sobie na bardzo proste i często zadawane pytanie, co robić, żeby w ogóle nie płacić podatków. Dlaczego to pytanie jest bardzo proste? W paru prostych krokach dzisiaj opowiem Państwu, jak zorganizować swoje życie w taki sposób, żeby podatków w ogóle nie płacić, w ogóle nie mieć z nimi styczności. Zacznijmy od pracy, to znaczy będę mówił tutaj o rozwiązaniach oczywiście legalnych, że nie będę namawiał nikogo do łamania prawa. Wiadomo, że nie możemy przyjąć pracy na żadnej takiej pisemnej formie zatrudnienia, jeżeli nie chcemy płacić podatków. No, przyjmijmy, że składek też nie chcemy płacić, czy innych opłat o charakterze danin publiczno-prawnych. Umowa o pracę, zlecenie i dzieło od razu nam odpadają, tam się obowiązek podatkowy lub składkowy prędzej czy później pojawi. Nie możemy założyć własnej działalności gospodarczej, nie możemy wykonywać działalności nierejestrowej, nie powinniśmy partycypować w żadnej spółce, ani w żadnej innej formie tutaj tak naprawdę pisemnej umowy wykonywać usług. Ale to nie znaczy, że nie możemy robić nic. Istnieją czynności, które możemy wykonywać legalnie, uzyskiwać z nich swojego rodzaju dochody, czy czerpać korzyści majątkowe i nie płacić podatków. Przede wszystkim tutaj mam na myśli na przykład zbieranie runa leśnego. Wyobraźcie sobie Państwo, że w lesie jest całe mnóstwo pożywienia. Jagód, malin, grzybów, chrustu. To wszystko czeka tylko za darmo i nawet jeżeli to zbierzecie, nie powstanie u Was przychód podatkowy. Kolejnym istotnym elementem jest nierząd. Jeżeli będziecie Państwo osiągać dochody z nierządu, tak zarobione pieniądze są zalegalizowane i nie podlegają pod podatek dochodowy. Może nie brzmi to jak jakieś szerokie pole do działania, natomiast jest to istotne, żeby to jest punkt wyjścia, tak? Dodatkowo mamy jeszcze możliwość otrzymywania środków od czy bliskich, czy dalekich osób. Jeżeli chodzi o podatek od darowizn, to teraz kwota została podniesiona, wynosi już ponad 10 tysięcy złotych, no na 5 lat co prawda, ale od każdej dowolnej osoby. Czyli dochód z żebrania, jeżeli będziemy prowadzić stosowną ewidencję, również będzie nieopodatkowany. Ale to nie tylko źródło naszej pracy tak naprawdę będzie ograniczało nas, jeżeli nie chcemy płacić podatków. Kolejna istotna kwestia jest taka, że nigdy nie możemy mieć nieruchomości na własność. W ogóle nie powinniśmy mieszkać w żadnym domu. Oczywiście pozostają szałasy na bezdrożach, możemy mieszkać pod gołym niebem, ale nie powinniśmy mieć domu. Podatek od nieruchomości prędzej czy później by nas dopadł, czy jeżeli nawet byśmy płacili landlordowi, to ten i tak będzie musiał płacić od tego podatek dochodowy. A mówi, nie rozważamy tutaj opcji pracy na czarno czy najmu na czarno, no bo chcemy, żeby to wszystko było w świetle i literze prawa. Podobnie odpada nam opcja z kamperem czy nabycie jakiegokolwiek samochodu. Od samego nabycia zapłacilibyśmy podatek od czynności cywilnoprawnych, no lub jeżeli byśmy byli przedsiębiorcą, czego oczywiście nie zakładamy, no to podatek VAT, wobec czego ta opcja również nie jest preferowana. Nie można tutaj mówić o żadnym samochodzie. W ogóle zakupy są dosyć problematyczne. Kupienie tak naprawdę czegokolwiek od kogokolwiek będzie wiązało się z zapłatą podatku VAT, czasem jeszcze akcyzy. To też odpada. Takich rzeczy też nie robimy. To, co możemy natomiast robić, to skupować rzeczy od osób fizycznych, jeżeli te rzeczy ruchome one miały więcej niż pół roku i nie prowadzą w tym zakresie działalności gospodarczej. Powiem więcej. Też możemy tak robić. I tutaj bardzo ciekawa kwestia, jeżeli chodzi na przykład o złom. Jeżeli nie będziemy robić tego w sposób profesjonalny, a złom zawsze, który zbierzemy, będziemy mogli przetrzymać dłużej niż pół roku, to również nie powstanie po naszej stronie dochód do opodatkowania, dzięki czemu również możemy wzbogacić naszą kieszeń i dalej nie płacić podatków. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o te zakupy, o których wspominałem, generalnie no pozostaje nam właśnie kupowanie od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i sprzedają nam rzeczy po pół roku. Wtedy sytuacja jest czysta. Natomiast musimy uważać, żeby w żadnej sytuacji nie zaryzykować, że prowadzimy w to sposób na tyle zorganizowany, że uznają, że to nasza działalność gospodarcza. Tego w tym przypadku bardzo nie chcemy. Jeżeli chodzi o inne ograniczenia, to trochę by się ich jeszcze znalazło. Generalnie nie powinniśmy posiadać psa w gminie, w której istnieje opłata od psa, nie powinniśmy posiadać żadnego placu, nie powinniśmy posiadać żadnej nieruchomości. Musimy uważać, co nabywamy, nie powinniśmy mieć podłączenia do prądu, do wody, to siłą rzeczy wymusi na nas opodatkowanie. Nie powinniśmy mieć żadnej osoby współpracującej, nie będziemy mieć ubezpieczenia zdrowotnego. Ale jak Państwo sami widzą, dosyć łatwo jest nie płacić
podatków i składek w Polsce, trzymając się tych kilku prostych zasad. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w kolejnym już wkrótce. Będzie to wywiad z mecenasem Bartoszem Przybyszem, gdzie opowiemy o najciekawszych przypadkach, jeżeli chodzi o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Do usłyszenia już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.